Agroshow w Bednarach swoją popularność zawdzięcza ofercie dla każdego rolnika bez względu na posiadany przez niego areał czy grubość portfela. Nic dziwnego, że w Bednarach znajdziemy najnowocześniejsze maszyny światowych gigantów i produkty dla małych gospodarstw. Rolnictwo w Polsce jest bardzo zróżnicowane i przy dobrym pomyśle i dobrym gospodarowaniu można osiągać godne rezultaty nawet przy mniejszych powierzchniach upraw. Dlatego stale występuje zapotrzebowanie na mniejsze ciągniki. I chociaż także wielkie koncerny mają ofertę w tym zakresie, to często obarczona jest ona marżą w postaci marki, za którą trzeba zapłacić. Nic dziwnego, że niektórzy rolnicy omijają je z daleka, a dumę i prestiż budują gdzie indziej. Dla nich liczy się cena i niezawodność. Nie mają też obaw o produkty z Chin, Indii, Turcji czy z Polski. Jeśli są dobre, na pewno je kupią. Właśnie do takiej grupy skierowała swoją ofertę firma LS Traktor Polska. To marka powstała w Korei Południowej w 1977 roku, ma więc duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji traktorów. Obserwując ofertę dla mniejszych gospodarstw prezentowaną na Agroshow, daje się zauważyć, że to coraz bardziej licząca się grupa odbiorców. Wielkie koncerny maszynowe od kilku lat chwalą się już nie tylko największymi modelami w ofercie, ale także tymi najmniejszymi. To kolejny znak czasów. Aby jednak zaistnieć na tym rynku, bardzo często oferują one maszyny innych niszowych producentów tylko pod swoją marką. Nierzadko są to właśnie maszyny z Korei, Chin, Turcji czy Tajwanu. Gdyby to były złe produkty, nikt nie zaryzykowałby dla nich swojej dobrej reputacji. Wskazówka, które maszyny z Azji są naprawdę dobre, warto więc poszukać informacji, kto z wielkich i gdzie kupuje ciągniki. Z reguły nie różnią się one od wersji oryginalnych lub różnią się w bardzo niewielkim stopniu. Za to cena może być zdecydowanie atrakcyjniejsza niż wersji z logo rozpoznawalnym na całym świecie.